podsumowanie tego BlizzConu w sumie po tym, co widzieliśmy pierwszego dnia i po tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy w materiałach. Krótko i na temat. Diablo 4. Ja cały czas myślałem, że będzie Diablo 4 pokazane w tym roku, natomiast nie wierzyłem w to. I powiem szczerze, że Diablo 3 straszną nudę mi sprawiło, więc ja pograłem w niego tak tydzień, takim odpalaniem, że codziennie na chwilę, a potem już co kilka dni odpalałem, aż w końcu po dwóch tygodniach nie odpaliłem w ogóle. Natomiast zawsze jak jest nowa gra, to bardzo wielkie są emocje i jestem... Znaczy myślę, że nie będzie nic takiego. Znaczy tak, tu jest Diablo Immortal. Diablo Immortal, o Diablo Immortal nie było nic powiedziane, chyba oni po prostu sobie robią tam swoją sprawę, tak jak powiedział Nexus na materiale, czyli gdzieś tam z boku sobie zrobili stoisko i w sumie mnie nie obchodzi, bo ja nie zamierzam grać w Diablo na komórkach. W sumie, będąc szczerym, ja naprawdę w żadną grę na komórkach nie gram. Tak jak wy to mówicie, przysłowiowy kibelek, kiedy siedzicie w toalecie, kiedy macie czas w pociągu, nie gram w żadną grę, naprawdę. Może gdybym więcej codziennie, dzień w dzień dojeżdżał pociągiem bądź tramwajem czy autobusem dłużej niż powiedzmy pół godziny, to może bym się bawił w jakieś takie rzeczy, ale ja jak często jestem w autobusie albo w jakimś środku transportu, to po prostu przeglądam te rzeczy, które, żeby być na bieżąco. Przeglądam Facebooka, przeglądam wiadomości prywatne, przeglądam maila, czy coś mnie nie ominęło, nie? Więc jakby nie gram w gry na komórce. Jeżeli chodzi o Warcrafta Reforged, tutaj nie trzeba dużo gadać, po prostu wyszła beta i są rozsyłane klucze. Rozsyłane klucze są do coraz większej rzeszy graczy i na początku ja dostałem, jak i reszta prasy. Później dostały osoby, które zamówiły i teraz bodajże chyba do końca, do jutra czy do pojutrza wszyscy dostaną. Znaczy nie wiem, czy wszyscy, bo oni tak powiedzieli, jakby każda osoba, która nawet nie kupiła gry, ale ma battle... nie, bo oni jeszcze powiedzieli o tym tikecie, że jak ktoś ma virtual ticket, to na 100% dostanie dostęp. Czy ktoś tu jest na czacie, kto ma virtual ticket i dostał właśnie z tego ramienia właśnie betę, a nie kupił jej tylko z powodu virtual ticketa? Jest chociaż data premiery Reforged, nie ma daty premiery, ale oni obiecali, że w tym roku wyjdzie. Oni obiecali to, że w tym roku wyjdzie pod koniec. Więc, no trzymamy kciuki, no dwa miesiące niespełna. Dobra, więc Warcraft 3 Reforged. Dzisiaj będziemy zresztą grali chyba jeszcze z Flamim. I będzie spoko. Co tutaj mamy? Tutaj jest Warcraft 3 Reforged, dobra, co to jest? Rozruba, czekajcie, aha, bo to jest... ...2018. Dobra. Cicho, Pepega. Dobra, oglądajcie Bilko. Dobra, czyli tak. Mówiliśmy o Diablo Immortal, nic nie mówimy, bo mnie nie obchodzi. Diablo 4, piękny trailer, ale jeżeli chodzi o samą grę, dużo przed nimi pracy. Ciekaw jestem, czy to jest kwestia roku, czy nawet kilku lat. Ciekaw jestem. Powiedzieliśmy o Warcraftcie, dla którego czekam i będę całą kampanię na live'ie przechodził. Choćby mnie miały 3 osoby oglądać, to będę ją grał, bo uwielbiam tak po prostu. Warcraft 3 jest przepiękną historią. Co prawda gdzieś tam bardzo mocno strategicznie związaną oczywiście z grą strategiczną, że tam jakby dużo jest historii, ale też dużo jest po prostu samego grania w grę RTS. Ale uwielbiam. Więc będziemy grali... Przejdziemy całą kampanię i potem będziemy grali w Custom Gamesy. Mam nadzieję, że też z widzami, że będziecie mieli tą grę, bo są wspaniałe gry customowe. 11 godzin, następna... Ja wiem, Patty, ale ja to usunąłem. To powinno być usunięte, spokojnie. Teraz tak. Co dalej? Mówimy o Overwatchu 2. Jeżeli chodzi o Overwatcha... Bardzo chętnie zagram, nawet dzisiaj miałem taką ochotę, żeby sobie odpalić Overwatcha. Ja myślałem, Patty, że ty poszłaś już w ogóle, tak by the way.
odpalimy sobie Overwatcha, myślałem, tak, ale myślę, że na dniach może sobie przypomnimy, jak to w tym Overwatchu, co tam się robiło. Bardzo lubiłem Smugą grać, bardzo lubiłem grać też Reinhardtem, także zobaczymy, jak w dwójeczce będzie się grało. Jeżeli chodzi o Hearthstone'a, nowy dodatek, totalnie mam go gdzieś, w sensie nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Inaczej. Pootwierałbym chętnie pakiety, bo to jest zawsze fajne, ale jeśli miałbym grać po prostu w nowym dodatku, mając tak duże tyły w stosunku do poprzednich dodatków, to jest to dla mnie naprawdę uciążliwe i jak dla każdego gracza w Hearthstone'a, kiedy odstawił tą grę na dłużej niż powiedzmy miesiąc, dwa, to on czuje, że bardzo dużo traci i tym bardziej, jeżeli minęło kilka dodatków, także jest to ciężkie do nadrobienia, ale w Hearthstone'ie we wtorek już mam nadzieję, że spotkamy się. Siema Łukasz, siema, hej załoga, cześć, cześć, cześć. Jak tam wrażenia po D4? Znaczy, fajnie to wygląda, natomiast ja wiem dobrze, że to co pokazali to jest bardzo mały urywek, który był, wiesz, to jest tak na zasadzie, że my widząc ten urywek, niektórzy sobie mogą wyobrażać, że oni tylko ten urywek mogą pokazać, a tam dalej jest cała gra. Ale tutaj prawdopodobnie, ja obstawiam na 99%, to oni tylko tyle mają tej gry zrobione. Że to jest po prostu w mega pośpiechu, że to jest pod mega presją zrobione, żeby zaspokoić swoje community. I myślę, że tak faktycznie jest, że to co pokazali, to jest tak naprawdę nic więcej do pokazania raczej nie mają. A nie to, że ukrywają coś. Zobaczymy, no dużo czasu przed nimi. O Hearthstone'a bardzo chętnie będę obserwował tą autochessy i we wtorek już prawdopodobnie powinny być nam dane te autochessy i bardzo chętnie je będę streamował, ponieważ mnie to mega ciekawi, co to będzie. No a tutaj wejście smoków, to już powiedziałem. Jeżeli chodzi o WoWa, to co tutaj się teraz wyprawiło w WoWie, to spowoduje, że prawdopodobnie gdzieś jak wyjdzie ten dodatek, nie wiadomo kiedy, bo nie została chyba data zapowiedziana. Wrócę do WoWa, do retaila i chciałbym to porobić. Tam fajne questy pewnie będą, fajne rzeczy. Więc... a to jeszcze dużo czasu przed nami. To dużo czasu. Może nie w pośpiechu, ale samo mówię, że nawet Blizzard Sun nie jest, no... Tam. Niestety HS stał się pay to win. Jak nie wywalisz dużo hajsu na pakiety, to sobie nie pograsz lub będziesz dostawać ciągle do gotowych talii. Ja już na ten temat nie chcę dyskutować, Łukasz, bo ja kiedyś, i nie tylko ja, ale też inni streamerzy mówili, Hearthstone'owcy, że dlaczego nie jest Hearthstone pay to win? Z tego względu, że po pierwsze nie masz zagwarantowanych super kart. Mogą ci się krapy trafić i to one są losowe. Ale faktem jest to, że płacąc w tą darmową grę, oszczędzasz sobie czasu. Płacąc na pakiety, oszczędzasz sobie czasu na ich zdobywanie. Płacąc za pakiety, oszczędzasz sobie czasu na zdobywanie golda, którego trzeba zdobywać i farmić dniami i tygodniami, miesiącami w daily questach. To jest fakt. Natomiast to ci skilla nie da, a raczej jeżeli czujesz się pewnie i wracasz po długiej przerwie, myślę, że to po prostu jest tak jakby taki boost do tego powrotu. Także w Hearthstone'ie nie da się, znaczy to są mikropłatności, nie? I z mikropłatnościami nie ma czegoś, bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko w grach darmowych mikropłatności są takie, że community mówi, że są zajebiste, że są super, że są w chuj dobre, bo naprawdę rzadko tak jest, bo ciężko jest o taką grę, bo jak są skiny, to przeważnie ludzie mówią, że jedyne mikropłatności, na które się zgadzają, to są skiny. No ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że w niektórych grach są skiny, które po prostu powodują przewagę. Czyli są skiny, które na przykład normalnie ich nie macie, nie? A są skiny z maskowaniem, maskowanie Moro, które was ukrywają w terenie, które powodują, że jesteście mniej widoczni. Więc jakby ciężko jest naprawdę o grę z mikropłatnościami, która jest totalnie zajebiście przystosowana pod to, żeby nikt jej nie hejtował, nie? Ja wiem, Kondzio, zdaję sobie sprawę z tego.
Tym bardziej ja na przykład Kondzio, tym bardziej było coś takiego, że jak ja jeszcze wtedy z Blizzardem tam współpracowałem i mi podsyłali na przykład pakiety na opening, nie? Ja dla was to na live'ach robiłem i tak dalej. To ja wtedy jakby nie czułem tej różnicy, bo ja po prostu to dostawałem, ja robiłem opening, miałem te karty, ja sobie to składałem. Mimo, że nie byłem dobry w tą grę. Natomiast teraz jakbym miał powrócić po, tak jak powiedziałem, po 2 latach na przykład nieobecności w Hearthstone, to bym bardzo dotkliwie to odczuł, bo albo bym usiadł i nie wiedział po prostu jaką talię mam zrobić, bo mi brakuje po prostu hajsu i musiałbym spyłować, albo bym musiał wydać pieniądze, żeby na streamach nie mulić i żeby nie farmić tego, nie? Bo raczej na streamach nikt nie chce oglądać gościa, który będzie teraz nadrabiał 3 lata w Hearthstone, no. Modla Saakaszwili? Spokojnie, ja to pozmieniam. Ja już wysłałem wiadomości dla moderatorów na Discordzie, żeby napisali mi PW. No, także takie podsumowanie moje BlizzConu, czyli WoWik fajne, ciekawe, chociaż tego się nie spodziewałem. Overwatch, wszyscy o tym gadali, że będzie 2, ale no ja to uważam, w sumie nie wiem, w sumie po co, o to jest pytanie, po co, no for money, wiadomo. Diablo 4, no to jest, to nie trzeba komentować, bo to myślę, że chyba największy hit tego BlizzConu. Hearthstone, pół na pół, dodatek mam to gdzieś, tryb autoczesy, myślę, że pogram. Może w Hearthstone pogram, wrócę do Aren, to maksymalnie. No i COD, to tam w COD-sie, no nic ciekawego, nie powiedzieli za dużo. Warcraft czy Reforged, to jeszcze będziemy grali. No i taki BlizzCon, taki w sumie był, powiem tak, to był BlizzCon taki, że był lepszy, bo musiał być lepszy od poprzedniego. A kiedyś byłem mistrzem świata, Łukasz, no kurde, razem żeśmy turnieje prowadzili, no to były piękne czasy. Ale widzisz, no. Czas się zmienia. Kiedyś na turniejach 1000 widzów, teraz 150 wieczorem na fejsie. Upadek streamera. Także, no. To moje podsumowanie.